Siemanko wszystkim. Dzisiaj będzie filmik krótki, nie krótki. Zobaczymy, jak wyjdzie, bo będę to robił, aż w końcu zadziała. Problem jest taki w mojej siódemce, że się zrobiło tak, że... O Jezu. Kurde, nie wziąłem sobie kluczyka. A, jeszcze raz. No już jestem z powrotem. Pojawia się taki błąd od razu po przekręceniu kluczyka, co jest ważne, bo to są różne błędy, różnie oznaczane. Generalnie błąd w trysku paliwa. Nie gaśnie nawet po odpięciu akumulatora i tak dalej, jest błąd jak gdyby stały, nie? Po zapaleniu cały czas to dodatkowo jeszcze mruga, jest tylko taki główny błąd. No i to się stało po tym, jak był wymieniany filtr paliwa, to jest no, 3-litrowy diesel. I zaraz zobaczycie, co chcę przerobić, jak chcę to zrobić, żeby to poprawić, wyeliminować i dlaczego chcę tak zrobić, a nie inaczej, to wam już mówię. Ponieważ są dwa rodzaje filtrów, a na filtrze paliwa jest czujnik. Tu mam rozebrany, tu już taka czarna pokrywka do niego przychodzi, a tak to wygląda w środku. Ja to rozebrałem, żeby to wyczyścić, bo tutaj cały był taki silikonowy glut, bo to się rozpuściło. No generalnie ten błąd jest prawie, że na pewno spowodowany tym czujnikiem. Z dwóch względów tak podejrzewam i tak wiem. Pierwszy to jest to, że powstał przy ruszeniu tego, to po pierwsze. Po drugie, mam taki komputer prosty, na który wam tutaj wrzucę ten błąd. To jest chyba 12... Kurczę, teraz nie będą. 12,55 błąd. I on się za każdym razem pojawia, nawet jak się wykasuje, to potem się znowu pojawia. I to jest właśnie błąd czujnika ciśnienia paliwa. I z tego, co wyczytałem, to właśnie ten czujnik za to odpowiada. A co chcę przerobić, jak chcę to zrobić? Już wam mówię, zabrałem sobie znowu wszystko, chyba nie. Tu jest taki filtr, który jest od spodu wkręcany. I te obudowy filtra są drogie, znaczy drogie. No 300 zł kosztuje, ale nie ma nowych. Wszystkie są używane i 300 są zaużywane. Ja już kupiłem jeden taki używany. No i nic to nie zmieniło. I dalej mam podejrzenie, że to jest tego wina. To jest na taką wtyczkę, one też występowały w starszych autach, ale w starszych TDS-ach miały inną wtyczkę. Trzy są używane, piny generalnie czteropinowe, a trzy są z tego zajęte. I chcę to zmienić na taki rodzaj, jak mam w piątce. Zaraz wam pokażę, pójdę do piątki z tym samym silnikiem. I z tego, co wydedukowałem, to jest nowszy rodzaj. I ten, widzicie, filtr ma normalnie dojście na wężyki, na opaski, a nie te szybko złączki, które też lubią pękać i potem podciekać są na o-ringu. Także to po pierwsze, a po drugie jest taki inny czujnik, który w razie czego ten czujnik do tego rodzaju filtra kosztuje 250 zł, ale całkowicie nowy Boscha. A do tego mi się nie udało znaleźć nowego, a używany kosztują 300 i tak jak mówię, kupiłem, założyłem, oddałem, bo się okazuje, że dalej jest ten sam błąd, a ja dalej jestem przekonany, że to jest tego wina. Dla sprawdzenia jeszcze dodatkowo wykręciłem, zdjąłem wtyczkę z piątki. W piątce zdjąłem wtyczkę z tego czujnika, gdzie jest wszystko dobrze i też zaczął pokazywać dokładnie ten sam błąd. Po założeniu tej wtyczki, jak wszystko wróciło do normy, po dwóch zapaleniach ten błąd sam znika. Nie trzeba resetować komputera. Znaczy on pewnie jest tam zapamiętany, ale nie wyświetla się na desce rozdzielczej. Już wam pokażę, jak tam ten cały wygląda. Udało mi się kupić wtyczkę z tym czujnikiem, używaną, z mocowaniem. Już nie pamiętam, za ile. Wkleję wam też, o tak będzie najprościej, ale chodziło mi o to, żeby mieć mocowanie, bo jeśli nawet wtedy będzie czujnik zły, to tak jak mówię, 250 zł oryginalny Boscha kosztuje i wtedy założę sobie nowy i wiem, że mam nowy i że działa i że mogę wyeliminować jakąś przyczynę, usterkę. Także idę wam pokazać, jak to wygląda w tamtej BMC. I ten jest 2000, czy one w 2000 roku wszystkie lifting przechodziły, ale to wygląda, że to jest siódemka, jest przed liftingiem, ma tak, to ma inne. Nie ma klap na przykład w kolektorze, a chyba w 2000 roku, nie pamiętam, w marcu przechodziły lifting i potem te klapy się pojawiły. I w piątce są klapy, jest inny tutaj ten filtr i jeszcze coś jest tam, już nie pamiętam co, ale coś tam się jakimś drobiazgiem jeszcze różni. O, a tak sam wygląda czujnik. Tutaj widać, że 2001 rok, Boscha, jest też numer tego Boscha i ten czujnik, jak sobie sprawdziłem po numerze, to wychodzi na to, że kosztuje całkiem nowy 250 zł boszowaty. I udało mi się kupić to z wtyczką, tak jak mówiłem. Z tego, co porównywałem, to kolory kabelków są takie same. Jeśli są takie same, to wątpię, żeby to pozmieniali. Pewnie wiązka jest taka sama, wtyczką się różni. Mam taką nadzieję. Też jest na trzy piny, tyle że płaska. I tak to wygląda. Tutaj na o-ringu wchodzi do tamtego filtra. I co? Przykręcane jest na jedną śrubkę M6. I tak to wygląda w piątce oryginalnie. Tutaj mamy ogrzewacz paliwa taki sam. A tutaj dochodzą normalnie dwa wężyki, który dochodzi, wraca, są normalnie na opaski i tak jak widać jest
wtyczka, tu jest 2000 rok, no bo auto jest też 2000, i na śrubeczkę przykręcona. Jedyne co będę potrzebował, ewentualnie jeśli to się wszystko powiedzie, to taki uchwyt, taką tą obejmę blaszaną. Widziałem ją i ona jest droga, ktoś ją za stówkę używaną wystawił, ale jak będzie trzeba, to kupię albo dorobię, ale raczej kupię. Kolejnym plusem jest to, że po rozkręceniu tej obejmy tutaj na tej śrubce normalnie filterek elegancki nam wychodzi do góry, a tam trzeba się z tą obudową męczyć, odkręcać, dlatego ona często pęka w tamtym i dlatego są drogie, bo właśnie to ludzie urywają i ja dlatego próbuję sobie przerobić. Dodatkowym skutkiem ubocznym jest to, że ten filterek jest dostępny w różnych zamiennikach i kosztuje od 20 zł do 40, a tamten kosztuje od 40 do 80, także potem filterek połowę tańszy. No i tak to ma docelowo u mnie wyglądać w tamtej BMC. Także na razie sobie to podepnę, przelutuję kabelki, zobaczę, czy ten błąd zniknie, bo już sprawdzałem, że on powinien zniknąć sam. Jeśli zniknie, to będę się zajmował mocowaniem tego ustrojstwa. No, powiem wam, że się okazało, dlaczego u mnie nie działa. Chciałem dojść do tej wtyczki, żeby zobaczyć sobie kabelki. Kabelki, od razu wam mówię, że się zgadzają. Jest żółty, jest biało-brązowy, jest czarno-biały. I zobaczcie, jak tylko rozebrałem tutaj tą osłonkę, gumkę, to mi wypadł właśnie ten jeden czarny kabelek. No i mamy pewnie winowajcy, dlaczego jest błąd. I od razu mamy winowajcy, dlaczego na tym drugim, który kupiłem, też był błąd. Ale w sumie bym się tego nie dowiedział, gdyby nie to, że chciałem przerobić tą wtyczkę. I teraz mam dylemat, czy zostawić jednak na starej wtyczce, czy zmienić cały ten system już na ten nowy. No i tak naprawdę tak, filter mam nowy, tutaj nie cieknie, no to chyba zostawię to w takim razie tak jak jest, ale i tak muszę tą wiązkę całą rozebrać, bo ktoś tutaj był i tak to porzeźbił, że to tak wygląda. Zobaczę, o co tu chodzi. Dojdę do jakichś zdrowych kabelków i to polutuję, bo to jest tak polutowane, że błagam was. I podepnę, wtedy zobaczę, czy działa na tym, bo jeśli działa na tym, to zostawię, ale sam pomysł uważam, że jest jak najbardziej trafiony. Ten czujnik sobie zostawię i jeśli nie zadziała, to go założę. A jeśli zadziała, to zostawię sobie go na zapas i przy najbliższym wymianie po prostu filtra pewnie go przełożę na tamten. Tutaj oni to nazywają różnie, że to jest podgrzewacz, paliwa i tak dalej. Tu nie ma żadnej grzałki, żadnego podgrzewacza. Tu jest ten jeden czujnik, który jest odpowiedzialny, tak jak mówiłem, za ciśnienie. Także ja tutaj sobie sprawdzam dalej i zaraz zobaczymy, czy jak to polutuje, dojdę do ładu z tym wszystkim, to czy to zacznie działać u mnie ten, czy będę jednak przerabiał na tamten. Ale się okazało, no i się wyjaśniła sprawa, dlaczego na tym innym czujniku też nie działał, na tym używanym. Powiem wam, że to, co ktoś tutaj odwalił w tej wiązce, to jest jakaś masakra. Wszystko było owinięte taśmą Tesa, tą taką parcianą, nawet jeszcze z wierzchu wyglądało. Tu też jest coś pokombinowane. Nie mówię o tym module, ten to ja dokładałem, to jest tylko plus i minus, to jest to na kuny. Ale tutaj jest jakaś taka złączka, tutaj nawet przy tym czujniku, tu było przylutowane to, co było odpadnięte, to ktoś kawałek po prostu komuś brakło, to dorobił czarnego kabelka i tam właśnie na tym pękło. Drugi jest tutaj, sobie go na razie włożyłem tylko w gumkę, tu jest lutowany, a trzecie jest w jakimś takim cholera wie czym wsadzone i to jest ten trzeci kabelek. Ale połączyłem to na krótko, wtyknąłem wtyczkę, idę zobaczyć, zapalić, przekręcić w ogóle kluczyk, a tu jest jeszcze coś lutowane dalej, no tutaj, także generalnie kiepskiej jakości te ludy, to po pierwsze, a po drugie każde inaczej. No ale dobra, zobaczymy, czy w ogóle jak teraz przekręcę kluczyk, to czy będzie błąd, czy nie będzie. Jeśli nie będzie, to będę to poprawiał. Jeśli będzie, to będę przerabiał na tamten rodzaj. Tak czy inaczej, według mnie tamten jest fajny patent do ogarnięcia, bo po pierwsze, czujnik jest dostępny nowy za 250 zł, Boscha sprawdzałem. Po drugie, filtry macie już wtedy zawsze tańsze. Po trzecie, łatwiejsza jest wymiana tego filtra, tak jak wam pokazywałem, tam opaska, pyk do góry. Po czwarte, nie ma możliwości, że to będzie wam coś podciekało, bo po prostu ten wężyk bym sobie teraz uciął, ten bym sobie zdjął stąd i założył sobie tam od razu do tego metalowego filtra, co widzieliście, i nie ma tych wszystkich dziwnych złączek i tak dalej. Także uważam, że ta zamianka i tak jest przyszłościowo będzie lepsza, ale zobaczymy teraz, co pokażę. W piątce, jak sprawdzałem, to przy zdjętym tym czujniku się pokazywał, potem się nie pokazywał, po jednym zapaleniu, już nie wiem, czy po tym to znikał, ale na razie jest, także zobaczymy. Aha, jak to jest ten błąd, to jest taka informacja dla was, jak był ten błąd, to normalnie auto chodziło, miało moc, osiągało obroty i tak dalej. Jedyne co wyczytałem, to że możliwe, że w jakimś tam przedziale może coś szwankować. Patrzcie, nie ma błędu, czyli była wina tego, że a nie, tu jeszcze został, ale już nie mruga tak jak wcześniej. Teraz zobaczymy, chwilę trzeba poczekać, jak się wyjmie kluczek całkiem, trzeba wyjąć ze stacyjki, poczekać aż zgasną te błędy i dopiero wtedy jak gdyby można jeszcze raz, to jest jak gdyby takie resetowanie, no takie
żeby nie pamiętało tych błędów z poprzedniego zapalenia. O, coś takiego. Na razie nam się jeszcze podświetla i chyba za chwilę to powinno zniknąć i wtedy można jeszcze raz próbować. Generalnie jak macie taki komunikat, taki błąd, to mówię, ja sobie jeszcze sprawdziłem na komputerku, ale najczęściej jest to chyba błąd właśnie tego czujnika. Po samym kluczyku nie mam tego błędu. Po zapaleniu nie mam tego błędu. Zobaczymy, czy jak go zgaszę, to będzie. I będę, w którym się resetuje, a w którym się błędy sprawdza. Check control OK. Czyli nie ma tego błędu. O, i teraz już po wyjęciu widzicie, nie ma tego błędu. Czyli jest ewidentnie wina tego, że muszę to tam porządnie polutować. No i w takim razie zostawiam, bo tak jak mówię, filtr paliwa nowy, nie podciekało, no to zostawiam to tak jak było, ale pomysł sam uważam, że jest trafiony i warto. A jeszcze Wam powiem, dlaczego te wtyczki mogły być polutowane i zepsute. Bo właśnie jest tak, że tego filtra przeważnie nie da się odkręcić. Zawsze jest dość mocno na tej gumce trzyma. Tam są dwie takie gumki. I rzadko kiedy się da go odkręcić, po prostu, że no widzicie jak jest dojście, że tu go złapię i go odkręcę. I przeważnie trzeba odkręcić te dwie śruby, wyłamać go, jak gdyby tak wykarczyć na zewnątrz. I podejrzewam, że dlatego te kabelki były pourywane, bo po prostu jeden mechanik trzymał, drugi próbował kręcić i jest to naprawdę niewygodne. A plusem jest to, że wymieniając na ten czujnik, i skoro są kabelki, te same kolory, tak jak widzicie, no to jest niemożliwe, żeby one co innego wskazywały. To jest na 100%, to będzie, jak się polutuje z tamtym, to będzie działało i sam czujnik na pewno nie będzie pokazywał innych parametrów, no bo to, no jestem o tym przekonany w 100%, bo po co by to zmieniali? To jest dokładnie ten sam silnik, te same parametry. Także to tylko się różni tą obudową. Ja u siebie tą naprawę skończę na tym, że te kabelki polutuję, zrobię z tym porządek, zaizoluję z powrotem. Ale plus jest według mnie największy taki, że mając ten czujnik założony, jedziemy sobie gdzieś za granicę, powiedzmy, nie wiem, do Chorwacji czy do Włoch na wycieczkę, mamy taki błąd, wiemy, że to po numerze sobie kupujemy, wymieniamy i jest sprawne, a tego nie kupimy pewnie wcale. Ja dlatego go też tego silikonu wyczyściłem, że na tej płytce jest jeszcze numer, szukałem po tym numerze, bo tu widzicie, że jest znaczek Boscha, i cholery nie da się, bo myślałem, że jeszcze to mi się uda kupić, przelutować do tego zewnętrznego. No ale tak jak mówię, 300 używane i to... No, nie wyglądają lepiej niż mój. Mój ma tu jeszcze przykrywka, a większość nawet tej przykrywki nie ma, albo ma połamaną. Także kiepsko to wygląda w tych używkach. Dobra, robię porządek. No i ten filterek sobie chowam z tymi kabelkami. A zobaczcie, jak teraz już ładnie wygląda. Przelutowałem wszystko. Od nowa poprowadziłem wiązkę. Zaizolowałem tesą. Tutaj, gdzie są łączenia, to są jeszcze termokurczki założone, także wszystko jest naprawdę, uważam, na tip-top. Pokryweczka od tego starego, no i mam na tym starym typie naprawione, to znaczy naprawione, o ile się znowu coś w międzyczasie nie popierniczyło, ale myślę, że bez przesady, ale zróbmy to na live, żeby nie było, że sobie uciąłem. Mam nadzieję, że kurczę faktycznie ciasto mam tu włazić, ale co chwilę pada, to pod wiatrem najlepiej. Nie ma. No i proszę Państwa, pięknie. Jestem mega zadowolony. A jeśli lubicie, doceniacie, to zostawcie lajka, jakiś komentarz, jak macie jakieś sugestie, może u siebie zmienialiście. Wiem, że nieraz się przydają takie porady właśnie takim domowym naprawiaczom. Tak więc mam nadzieję, że komuś pomogę i tak jak mówię, ja docelowo zmienię ten filtr u siebie na taki, ale to w takim razie ubudowę sobie jeszcze wcześniej, kupię to mocowanie i wtedy będzie cała podmianka. Na razie dla mnie ważne, że nie ma błędu, chodzi, działa, to nie będę więcej kombinował, ale do następnego i widzimy się na następnym filmiku, a tutaj zobaczcie sobie jeszcze moją reklamę na koniec. Trzymajcie się, cześć. Chciałem Wam przedstawić nasz pomysł na kamperowanie. Jeśli masz kampera, który jest samowystarczalny w prąd, wodę, zapraszamy na nasze pole. Pełne zieleni, wspaniałej przyrody, dookoła piękne góry Beskidu Wyspowego, obok Beskid Sądecki, także jest co zwiedzać, zarówno pieszo, jak i na rowerach, skuterkach, motocyklach. Poszczegóły odsyłam na stronę pole24.pl, natomiast pokrótce Wam powiem, o co chodzi. Jeśli myślisz, że niewiele oferujemy, to tak naprawdę oferujemy wszystko, czego potrzebujesz do odpoczynku, czyli piękne miejsce, utwardzony teren, blisko drogi gminnej, ciszę, spokój, ptaszki, które śpiewają, kawałek łąki, na której możesz grać, skakać, dzieci mogą się wybawić, ty możesz ćwiczyć sobie jogę, medytować, tak więc myślę, że można fajnie spędzić czas. Wieczorem jest miejsce na ognisko, można sobie rozpalić, posiedzieć
pogadać, zjeść kiełbaskę. Będą tacy, co wolą pod Biedronką czy kościołem koczować, ale jeśli lubisz przyrodę, zieleń i chcesz na legalu spędzić czas, to zapraszamy do nas. Proste zasady, żadnych dopłat za kolejne osoby, pieski, kotki i tym podobne rzeczy. Można pozwiedzać naprawdę piękne okolice. Nie jesteśmy tak komercyjni jak Zakopane, a góry mamy przepiękne, tak jak widzicie na obrazku. Miejscowość też super, Przyszowa, między Limanową a Nowym Sączem, blisko drogi krajowej 28. Póki co posiadamy dwa stanowiska na kampery. Za jakiś czas być może więcej, a być może również jakieś pokoje do wynajęcia. Pozdrawiam.